źle połączymy informacje. Tak, jeżeli naprawdę źle połączymy informacje, to zobaczcie. To po prostu spada nam ta część paska zdrowia, która jest poświetlona. W każdym razie łączymy nasze dwie części informacji. Czas na wyjaśnienia, czas na informacje. Było ciężko dla mordercy i dla ofiary tu się dostać. Ergo jest to niemożliwe, żeby wykluczyć to lokację tej zbrodni jako zwykły przypadek. I musi być powód. Ponoć musi być powód. Co było celem zabójcy? I... No właśnie, tu jest ta informacja o tych 6 punktów zdrowia. Naprawdę uwielbiam tą gierkę. I teraz w końcu czas skończyć z gadaniem. I przystępujemy do śledztwa. Podstawą śledztwa jest sprawdzanie różnych rzeczy. I teraz tak, mamy tutaj przycisk partnera i mapkę. Możemy się w ten sposób poruszać, albo też strzałkami. I możemy biegać. Jak widzicie, mamy tutaj organizer, w którym przechowywane są i profile, i dowody. Ale o tym później. Czas... O, pistolet. Co my tu mamy? Czy to może być broń, która została użyta do zabójstwa? O, to jest ta scenka. A, i Gunshot zwraca uwagę, że jest to model broni używany przez detektywów z tego z tej dzielnicy. I mamy nową informację, którą warto przechowywać w głowie. Pamiętajcie o częstym sprawdzaniu logiki i organizera. I także będę wpartywał spolszczenia do tej gry. Jeżeli tylko takie wyjdzie, to powtórzę moje zagrajmy wy tym razem ze spolszczeniem. I zobaczmy. Teraz przejdźmy może do sprawdzenia ciała, skoro skończyli fotografowanie go. No i zobaczmy. Tutaj mamy oczywiście ślady krwi, więc je najpierw sprawdźmy. Został zastrzelony. I dopóki autopsja się nie zakończy, nie będziemy wiedzieli więcej ponadto. O! I tutaj teraz wyjaśnia się rola organizera, w którym przechowują się wszystkie dowody, które znajdziemy. I tak samo do profili. I lepiej zrobić nawyk z przeglądania tegoże organizera. I o, tutaj mamy o, kolejną ważną informację. Ślady walki. Tutaj mała pogaduszka o tym, że Gunshot czyścił biuro w każdy weekend. Czyścił biuro Edgewortha, kiedy go nie było. Mimo, że ten mu nawet nie kazał. No i Roy poruszył uwagę, czy on ma życie. No i co my tu mamy? I jest to właśnie odznaka policyjna.
I imię i nazwisko to pana Buddy Fage, który jest detektywem. Naprawdę tutaj o wszystko zadbano, wszystko jest ze szczegółami. I był detektywem. Ofiara była detektywem. I ciekawe, mamy parę cząstek informacji. I teraz tylko użyć logiki i zobaczyć, czy są jakoś ze sobą powiązane. Zobacz, mamy cel zabójcy, czyli dlaczego to stało się w moim biurze? Co było celem zabójcy? Ślady bójki. Moje pliki to są porozrzucane, co wskazuje na potyczkę, która wydarzyła się pomiędzy ofiarą a zabójcą. Rewolwer znaleziony na scenie zbrodni to ten sam model jak ten, który jest używany przez dzielnicowych detektywów. Ofiara była detektywem i Buddy Fage właśnie był takim detektywem. Tutaj widzimy dwie części, które są bardzo, bardzo, bardzo jasne dla nas, że broń, rewolwer używany przez detektywów, a ofiara była detektywem, więc czas połączyć te dwa fakty i otrzymać efekt końcowy używania logiki. Standardowy model rewolwera używany przez detektywów, czy mógł on należeć do naszej ofiary? Ty, Gumshoe, czy możesz sprawdzić ciało jeszcze raz? Owszem, może. Co my tu mamy? O. I ma schowek na broń. Zobaczmy, czy czegoś jeszcze możemy się znaleźć. Możemy się dowiedzieć o rewolwerze. I tutaj mamy. O. Jak się używa, możemy przytrzymać przycisk R i po prostu używać. A możemy także robić to wszystko rysikiem, to też kursorem. Zobaczmy. Na razie możemy sprawdzić tutaj magazynek. Tylko jeden podziec został z tego wystrzelany.